Jeżeli tu jesteście, to znaczy, że zaciekawiło Was inwestowanie w nieruchomości. Jeżeli chcecie zacząć inwestować w nieruchomości, moim zdaniem powinniście wiedzieć bardzo ważną rzecz. Co to jest nieruchomość? To, co dzisiaj się dowiecie, myślę, że zaskoczy wielu z Was i pewnie mieliście trochę inne postrzeżenie w ogóle na to samo nazewnictwo, tak to nazwijmy. Wszystko, co będziemy tutaj robić w tych odcinkach, z reguły będzie zapowiedzią i będziemy wszystko działać na flipcharcie, więc zapraszam Was do niego. Zaraz Wam wszystko opiszę krok po kroku, jak powinno się nazywać i opisywać nieruchomość. Co to jest nieruchomość? Do dzieła. Co to jest nieruchomość? Żeby zacząć flipować, no po prostu bez tego jakby nie pójdziemy krok naprzód. Wiele ludzi jakby inaczej postrzega nieruchomości. Nieruchomość to tak naprawdę jest prawo. Prawo własności, a czasami spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. To są takie najbardziej, jakby to powiedzieć, dla Was znane i powinniście się na tym skupić, takie prawa, które na tę chwilę będą dla Was konieczne do zapamiętania. Więc jeżeli przyjmiemy, że, no to napiszmy sobie nieruchomość. Nieruchomość, ok? Więc co tą nieruchomością jest? Nieruchomością, zgodnie z artykułem bodajże 46 Kodeksu Cywilnego i o tym mówi nam prawo i na tym się skupimy, co dla Was będzie nieruchomością. Pierwszą zasadą jest, no jak myślicie, pewnie już sobie odpowiadacie w głowie, no grunt, prawda? Grunt. To jest pierwsza zasada. Grunt. Czyli działki różnego rodzaju jakieś powierzchnie duże, które Wy postrzegacie, że, ale to teraz do tego dojdziemy, bo jeżeli one są zabudowane, to jest zgodnie z przepisami, to jest grunt zabudowany budynkiem, ok? Czyli nieruchomością jest albo sam grunt, albo grunt zabudowany budynkiem. Czyli jeżeli macie do czynienia z samym budynkiem, to tutaj zrobimy to w innym kolorze, żeby Was nie mylić. Budynek, na przykład kamienica, albo jakiś duży budynek wolno stojący, gdzieś niezwiązany z kamienicą, jakiś przemysłowy, cokolwiek, to budynek co do zasady nie jest nieruchomością, chyba że regulują to odrębne przepisy. Zdarza się, no już teraz jest mało wątpliwe, budynek może mieć księgę wieczystą i być nieruchomością tak naprawdę, jeżeli stoi na cudzym gruncie. Raczej to się już teraz nie zdarza z uwagi na to, że wcześniej było na przykład możliwość, żeby deweloper postawił na gruncie, którym jest użytkowanie wieczyste. Użytkowanie wieczystego raczej już teraz się nie stosuje, bo dla jakby mieszkań, jakby nieruchomości na cele mieszkaniowe, one się przekształcają w prawo własności. Ale mogą się zdarzyć na przykład jeszcze użytkowania wieczyste, które nie dotyczą nieruchomości na cele mieszkaniowe, czyli typowe mieszkania, więc czasami może się zdarzyć. To jest jedyny wypadek, w którym tu może budynek być odrębną nieruchomością. Ale Wy przyjmujecie co do zasady grunt zabudowany budynkiem oraz to, z czym będziecie mieli największą styczność, czyli prawem własności do lokalu mieszkalnego, czyli wyodrębnioną własność. Wyodrębniona własność. Regulują to przepisy o własności lokali. Ustawa o własności lokali z 1994 roku. Ona pozwala wyodrębnić tak naprawdę z nieruchomości, z księgi wieczystej gruntowej, na którym został postawiony budynek. To będzie w księdze wieczystej napisane, że to jest grunt zabudowany budynkiem i z tej oto księgi wieczystej będzie wyodrębniony kolejna własność, na przykład jak to robią deweloperzy. I to albo spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, o którym zaraz Wam powiem, przeistacza się w odrębną własność. To są tak zwane lokale, tak? Lokale. Lokale, które posiadają odrębną księgę wieczystą. I to jest taki to jest typowa własność. Jeszcze możecie się na rynku spotkać z czymś takim, co jest ograniczonym prawem rzeczowym. To się nazywa, ale to już nie regulują przepisy tutaj, ten przepis kodeksu cywilnego. Tutaj to oddzielimy. Jest coś takiego jak spółdzielcze własnościowe. W skrócie to powiem. Spółdzielcze, napiszę, spółdzielcze
spółdzielcze własnościowe, prawo do lokalu. Dla Was hipotetycznie nie ma to większego znaczenia, ale nie jest to typowa własność, tylko jest to ograniczone prawo rzeczowe, czyli tutaj co do zasady własność, właścicielem będzie spółdzielnia, a Wy będziecie dzierżyć prawo. Przy sprzedaży nie ma to większego znaczenia. Jedyną różnicą jest taka, o której dzisiaj nie będziemy mówić, to jest to, że tutaj dla tych nieruchomości, dla tych wszystkich musi być założona księga wieczysta, czyli tu jest KW, musi być odrębna księga wieczysta, czyli jak tu wyodrębniamy lokal, powstaje nieruchomość, zakładamy dla niej księgę wieczystą, to tutaj tak samo w tej dziedzinie z kodeksu cywilnego, to jeżeli mówimy tutaj o spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, tutaj może być albo nie musi. Co do zasady nie musi być, tutaj bym powiedział, że może być i przepisy regulują, że można założyć tą księgę wieczystą w uzasadnionych przypadkach, na przykład jak bierzecie kredyt, wymaga do założenia, żeby ustanowić tą hipotekę. Przy zbywaniu lepsze jest to prawo z tego tytułu, że przy spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu bez księgi wieczystej nie czekacie na wpis, po prostu sprzedajecie, a dokumentem potwierdzającym, że jesteście właścicielami, jest zaświadczenie ze spółdzielni, że to Wy jesteście właścicielami ograniczonego prawa rzeczowego. Więc Wy na rynku spotkacie się tak naprawdę ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu albo gruntem zabudowanym tak naprawdę budynkiem, czy z jakąś już istniejącym budynkiem, na przykład jednorodzinnym albo wielorodzinnym, który nie ma wyodrębnionych lokali, ewentualnie już z konkretnymi lokalami. I to na początek dla Was jest o tyle istotne, że to są dla Was nieruchomości. Inną nieruchomością są nieruchomości, które są postrzegane, może tak bym powiedział, może nie inną, tylko inaczej postrzegane nieruchomości są według właśnie sądów wieczystoksięgowych. Bo dla Was nieruchomością będzie jedna, załóżmy, działka, prawda? Jedna działka mamy tutaj wydzielone, tak w skrócie, powiedzmy, że to są działki. Podzielimy je na 4, to jest działka 1, działka 1, działka 2, działka 3 i czyli działka 4. To dla Was, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, co do zasady to jest jedna nieruchomość, to jest druga nieruchomość, to jest trzecia, to jest czwarta, ale na gruncie przepisów prawa zbywalne będzie jakby prawo całe, czyli tą księgę, jeżeli tu jest na tej jest tylko księga wieczysta, i w niej są wpisane wszystkie cztery działki, to zbywamy to wszystko. Oczywiście możemy zbyć tą jedną nieruchomość, jeżeli założymy dla niej na przykład osobną księgę wieczystą. Wtedy powstaje nam nowa nieruchomość do zbycia. Czyli do zbywania bierzemy pod uwagę wszystko księgi wieczyste. Dla samej idei i wiedzy, co to jest nieruchomość, przyjmujemy ten wariant. Na tą chwilę dla Was musicie zaznajomić się z tym, co tak naprawdę będziecie kupować. Słuchajcie, czekam na komentarze, kto z Was jest zaskoczony tym, że na przykład budynki nie są co do zasady nieruchomością. Każdy z Was pewnie myślał, oczywiście macie do tego prawo, ponieważ nie inwestowaliście, żeby takich rzeczy nie wiedzieć. Ale jeżeli zostaliście tym na przykład zaskoczeni, to dajcie znać, czekam na Wasze komentarze, bo dla mnie są motywujące i wiem, że takie programy, takie filmy, które teraz realizujemy, są dla Was bardzo merytoryczne i istotne. Tym samym zapraszam Was do kolejnego odcinka, który będzie moim zdaniem jeszcze ciekawszy niż ten. Robimy krok po kroku. Zaczynajcie inwestować w nieruchomości. Trzymam za Was kciuki. Do zobaczenia.